spodziewaliście się, że awans do kolejnej fazy uzyskacie już po 4 spotkaniach? No tak, przed znaczy po losowaniu myślę nie. Myślę, że nie, bo grupa była wyrównana, czy jest wyrównana. I wszystko było możliwe. No, z meczu na mecz wygrywaliśmy i było coraz lepiej i skończyło się tym awansem. Mamy jeszcze 2 spotkania przed sobą, gdzie chcemy dalej wygrywać i być na pierwszym miejscu w tabeli dalej. Właśnie, teraz też liczy się ciłanie tych punktów do rankingu UEFA, czyli nie ma mowy, że w którymś z tych pozostałych spotkań odpuścicie? Nie, chcemy podtrzymać serię, jakiś tam rekord dla Legii bić tutaj w historii występów w europejskich pucharach. Będziemy grali dalej o 3 punkty w każdym spotkaniu. Co się zmieniło w porównaniu z ubiegłym rokiem, kiedy Legia przegrywa w Lidze Europejskiej niemal wszystko? No, musieliśmy może przegrywać, tak powiem, żeby teraz zacząć wygrywać. Taka lekcja rok temu teraz procentuje i gramy pewnie, jesteśmy bardziej doświadczeni i wygrywamy te spotkania. Czy spotkanie z Metalistem podobno miało cię obserwować kilku skautów z różnych klubów Europy? Wiedziałeś o tym? Tak, wiedziałem, ale wszystkie nasze mecze jeżdżą różni skauci. No, nie było nic nowego, że na tym meczu było czy ich więcej, czy mniej. Na każdym mecz koncentruje się tak samo i to nie jest ważne, czy przyjeżdżają na ten mecz, czy na przykład na następny ligowy.